Sobotę spędziliśmy na hali Osir w Rybnie, rozgrywając turniej piłki nożnej o puchar portalu Moje Działdowo, a wszystko dla chorego chłopca cierpiącego na rzadką chorobę genetyczną. Podczas turnieju charytatywnego zbieraliśmy pieniądze na rehabilitację dla Krzysia. Znajdujemy się na hali sportowej w Rybnie, gdzie został dzisiaj zorganizowany turniej o puchar portalu Moje Działdowo. Pan Marcin Ostrowski ufundował nagrody i dzięki temu zagraliśmy dla chorego Krzysia z Działdowa. W tym turnieju udział wzięło 16 zespołów, które zostały podzielone na 4 grupy po 4 zespoły. Tam wszystkie drużyny rozegrały mecze systemem każdy z każdym. Następnie po dwie najlepsze drużyny wychodziły do ćwierćfinałów, następnie do półfinałów, później odbył się finał i mecz o trzecie miejsce. Najlepszą drużyną okazała się drużyna z Lidzbarka, Young Boys. Drugie miejsce zajęła drużyna Promil Lubajny. Trzecie miejsce Serwis Informacyjny Syla, z czego bardzo się cieszę, ponieważ chłopacy reprezentujący moją drużynę bardzo dobrze dzisiaj wypadli i zajęli miejsce na podium. Czwarte miejsce zajęła drużyna z Rumiana. Wybraliśmy też najlepszych zawodników. Najlepszego bramkarza został nim Damian Zieliński z drużyny z Lidzbarka. Najlepszym zawodnikiem został Marcin Rzymowski, także z Lidzbarka. A najlepszym strzelcem z 8 bramkami na koncie pan Paweł Osowski z Serwisu Informacyjnego Syla. Organizacyjnie wyszło bardzo fajnie, bardzo dużo ludzi pomagało przy organizacji. Zawodnicy i kibice, którzy przyjechali na halę, mogli skorzystać ze słodkości, które zostały przygotowane, z poczęstunku, z zupy, z fajnej pajdy ze smalcem. I to dzięki KGW Rumian, dzięki KGW Iskra Hartowiec, dzięki wolontariuszom z grupy w rękach Młodych, czyli Izy Cichorskiej, Zuzanny Zwolińskiej i Piotr Zabłotny, którzy zajmowali się przy organizacji tego fantastycznego eventu. Jestem naprawdę, nasza grupa 777 Crew, niezmiernie naprawdę zadowoleni i w szoku, szczerze mówiąc, że tyle osób tak naprawdę w takiej małej miejscowości zechciało pomóc. Mieliśmy 16 drużyn, do tego jeszcze 5 było tak naprawdę w rezerwie, więc to jest już samo to, że te drużyny chcą przyjechać. Nie gramy o nie wiadomo co, gramy po prostu o zwykły puchar, ale tu jest chyba ta taka motywacja właśnie, że gramy dla kogoś. Może też i to, że ktoś kocha piłkę nożną, ale tu było widać tą taką walkę o ten puchar ze względu na Krzysia i to było naprawdę bardzo, bardzo fajne przeżycie. Tym z całego serca chciałabym podziękować przede wszystkim panu, który ufundował nagrody, ponieważ jakbym to ująć, zawsze skromnie mówi, że nic nie zrobił, ale jak dla mnie, powiem szczerze, nie tylko dla mnie, robi bardzo dużo i chciałabym to tutaj zaznaczyć oficjalnie, żeby każdy to zobaczył. I dziękuję panie Marcinie Ostrowski, tak stoi za kamerą. Dziękuję bardzo, że ufundował pan nagrody, że mogliśmy zagrać o puchar portalu Moje Działdowo, bo to naprawdę bardzo dużo i doceniamy to tak samo, bo mało jest takich naprawdę osób, które szczerze po prostu pomimo braku czasu, pomimo ciągłego biegu chcą jeszcze znaleźć się gdzieś, gdzie tak naprawdę mają mało czasu, żeby być. Więc tutaj naprawdę dziękuję w imieniu wszystkich. Też chciałabym oczywiście zaznaczyć, że bardzo pomógł Sylwek Kasprowicz i Grupa w Rękach Młodych i tu też przeogromne wsparcie i zaangażowanie, bo tak naprawdę Sylwek patrzył na dosłownie cały event tak naprawdę, co się działo, jak drużyny grały, kto był najlepszym bramkarzem, graczem, więc serio tutaj dziękuję i zawsze tak naprawdę mogę każdego dnia liczyć i nie tylko ja na niego i na was wszystkich tak naprawdę. I dziękuję też osobom, które pomagały w loterii, które przyjechały dzisiaj jako koła gospodyń, czyli koło w Rumianie, koło Iskra Hartowiec i też przede wszystkim paniom, które przywiozły gruchówkę. No i dziękujemy też tym drużynom, które tutaj zechciały z nami być ten cały dzień, bo to jest naprawdę bardzo dużo. No i chciałabym podziękować też mojemu bratu Pawłowi, że dzisiaj doglądał tak naprawdę wszystkich bramek i strzałów, bo przyjechał też się niby bawić, ale wiadomo, no i sędziom, którzy spędzili z nami również cały dzień, a to się rzadko zdarza, że mają również czas, więc od 9 do 17 było nas tutaj full i jeżeli kogoś pominam, to bardzo z całego serca przepraszam. Możliwość zorganizowania takiego turnieju o Puchar Portalu Moje Działdowo to chyba najfajniejsza rzecz, jaka ostatnio spotkała mnie i Portal Moje Działdowo.
Możliwość pomagania, brania udziału w akcjach charytatywnych to jest coś wspaniałego. Cieszę się, że tyle osób w naszym otoczeniu znajduje czas, chęci i siły na to, żeby w ten sposób pomagać, w tym wypadku choremu Krzysiowi, ale przecież tych akcji charytatywnych na naszych terenach, szczególnie w Rybnie, jest mnóstwo, jest ogromna ilość. To wszystko nie udałoby się, gdyby nie pomoc Sylwestra Kasprowicza, bo to był mecz, to były mecze piłki nożnej. On jest w tym fenomenalny. Jeżeli on organizuje taki turniej, to na pewno się wszystko uda. I nie udałoby się oczywiście bez Darii Rudnik, która ze swoją stroną 777 Crew organizuje takie akcje w wielu miejscach, tym razem padło na Działdowo. Mam nadzieję, że więcej firm przyłączy się do takich akcji w przyszłości. To jest naprawdę fantastyczna sprawa. Dzięki naszej akcji dzisiejszej udało się zebrać pieniążki na turnusy rehabilitacyjne dla chorego Krzysia. On tego naprawdę potrzebuje. Cieszę się, że wszystko wyszło tak jak wyszło. Cieszę się, że się udało i mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze nieraz zorganizować takie turnieje. Event zorganizowała grupa 777 Crew, Drużyna Wielkich Serc, Grupa w Rękach Młodych we współpracy z OSIR Rybno oraz Gminą Rybno. Sponsorem turnieju był portal Moje Działdowo.